Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Widzę wiele zamyślonych twarzy. Czasami pojawia się uśmiech. Wiecie, dlaczego się tutaj znaleźliśmy. Znajdujemy się tutaj co sobotę po to, żeby słuchać Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj również otworzyli Słowo Boże. Żeby to, co dzisiaj powiemy, gdy będziemy o tym mówić, żebyście mogli się zastanawiać, jak to wygląda w moim życiu. Jak to wygląda w Twoim życiu. I pozwólcie, że jeszcze pomodlimy się. Nasz umiłowany Ojcze, jeszcze raz Tobie i tylko Tobie pragniemy oddać chwałę i cześć. I daj, Panie, w szczególności dzisiaj nam zrozumieć to, co potrzebujemy. I Boże, udziel nam tego wszystkiego. Daj, aby Duch Twój Święty dokonywał w nas różnych przemian i różnych zwycięstw, a to w Twoim imieniu. Amen. Amen. Gdyby Jezus Chrystus dzisiaj przyszedł do Waszego zboru jako nauczyciel, o co poprosilibyście Go? O co poprosilibyście, żeby czego Was nauczył? To bardzo ogólne odpowiedzi, ale dziękuję za takie. Może przenieśmy trochę ten obraz. Oczywiście dosłownie nie można tego przenieść, ale zrozumcie, co chcę powiedzieć. Gdyby dzisiaj przyszedł do Was Wasz pastor, który już tutaj jest od jakiegoś czasu i który jest też nauczycielem, zgadza się? O co poprosilibyście Go? Ale powiedziałem, że Wasz pastor już tutaj jest przez dłuższy czas. Więc może pytanie powinno brzmiać inaczej. Przez ten cały czas o co poprosiliście swojego pastora? Żeby czego Was nauczył przez te x lat? Nie wiem, ile tutaj jest pastora. No, powiedzmy, na pewno poprosiliście go, żeby zrobił dla Was jakieś wykłady. Żeby nauczył was lepiej wykładać Księgę Objawienia, jakieś inne proroctwa. Zgadza się? Tak czy nie? O co go jeszcze poprosiliście? Na pewno poprosiliście go, żeby nauczył was, jak ewangelizować, jak w pewnym sensie wychodzić do ludzi, jak rozmawiać, jak robić inne rzeczy, które tak naprawdę musimy się normalnie nauczyć. Właśnie. Ale czy kiedykolwiek przyszło komuś z was, żeby go poprosić o to, żeby nauczył was pewną rzecz, do której za chwilę dojdziemy z Biblii, którą znacie. Ale zauważcie, że w życiu codziennym nie tak łatwo jednak to tak wszystko odpowiada dobrze. Gdybym ja pojechał i miał możliwość wziąć praktyki u jakiegoś wielkiego ewangelisty, misjonarza, takiego, który na przykład działa na pierwszym froncie, u jakiegoś kaznodziei, może jakiegoś ulubionego mojego kaznodziei, to na pewno bym poprosił go o to, żeby przekazał mi swojej wiedzy. Albo być może poprosiłbym go o to, żeby przekazał mi swoją strategię misyjną. W końcu on chrzci tysiące osób. Na pewno bym zapytał go, jak on to robi. Powiedziałbym, naucz mnie to robić. Powiedz mi, jak wyglądają Twoje kampanie ewangelizacyjne. Albo udałbym się do osoby, która jest ekspertem dzisiaj od takich narzędzi jak internet, telewizja, radio i zapytałbym się, powiedzcie mi, nauczcie mnie, w jaki sposób to robić, aby masowo dzisiaj docierać do ludzi właśnie z Ewangelią, z czymś dobrym. Jak wykorzystać możliwości dzisiejsze? Tak więc w praktyce pewnie poprosiłbym o takie rzeczy tą osobę. Ale gdy zadamy sobie pytanie, o co poprosiłbym Jezusa Chrystusa dzisiaj? I właśnie przeniosłem to na ten przykład, żeby lepiej zrozumieć. To wiecie co? W Biblii patrzę, że uczniowie mieli jakieś pojęcie o finansach. Zgadza się? Wiedzieli również coś tam o zdrowiu. Nie aż tyle, co my dzisiaj wiemy. Coś tam.
Na pewno wiedzieli też coś o metodach ewangelizacyjnych, bo mogli czerpać od Jezusa Chrystusa, z którym przebywali. Być może nie pytali o moc do zmartwychwzbudzeń, do uzdrowień, do wyganiania demonów. Dlaczego? Dlatego, że gdy Jezus Chrystus ich posłał, no to udzielił im tej mocy. Więc być może gdyby nie udzielił im, to zapytaliby go o to: naucz nas, jak posiąść taką moc. Często dzisiaj też powstaje pytanie, pytamy się, no jak z tym Duchem Świętym, jak z tą mocą, której często brakuje. No właśnie, albo mogliby zapytać, jak lepiej wielbić Boga, albo jak lepiej spędzać wolny czas, żeby nie robić różnych głupot, żeby gdzieś tam jakieś pokusy, grzeszki się nie wkradały. No mówimy o życiu praktycznym. Gdy czytam Ewangelię właśnie, to generalnie tych rzeczy nie odnajduję. Ja widzę, że one tam występują. I wiem, że na pewno w jakiś sposób uczniowie też musieli się o nich dowiedzieć. Ale Ewangelia wyraźnie wskazuje na inną rzecz, którą uczniowie zapytali Jezusa Chrystusa. Pamiętacie jaką? Tak. Zapytali Go o to, żeby Jezus Chrystus nauczył ich modlić się. I nie dlatego, że oni byli nudni, albo że nie mieli zainteresowań, albo że byli ekspertami w powyższych dziedzinach. Wcale tak nie było. Ale dlatego, że przebywając blisko swojego nauczyciela, który był dla nich jakimś tam przykładem, wielkim przykładem, dlatego, że przebywając z nim blisko, to co najbardziej zdumiało tych wszystkich uczniów, to to, że Jezus Chrystus co chwilę im się gdzieś wymykał, gdzieś na jakieś skryte, ukryte miejsce i coś tam robił dziwnego. No oczywiście, że dowiedzieli się po czasie, że się modli, nie? Ale zastanawialiście się kiedyś nad tym? Próbowaliście się zastanowić nad tekstami, które właśnie mówią, że Jezus udał się w pewne miejsca i zaczął się modlić, i zadaliście sobie pytanie, co wtedy czuli uczniowie, nad czym się zastanawiali? Przecież za każdym razem musieli stawiać sobie pytanie, ale po co mu to jest? No po co mu to jest? Przecież tyle się dzieje, cuda się dzieją, takie wspaniałe rzeczy. Po co mu jest to, co on robi? Jak Jezus może się ciągle modlić? Przecież nawet najlepszą rzecz, jeśli się robi w nadmiarze, to w końcu ona w pewnym sensie może się stać chora. Zgadza się? Więc dla nich w pewnym sensie, no, nie było proste to zrozumieć. Ale widzicie, w przypadku modlitwy nie można mówić o nadmiarze. W przypadku modlitwy nie można powiedzieć, że jest nadmiar modlitwy, bo zawsze jest niedomiar, niedosyt modlitwy. Zawsze jest tej modlitwy mniej niż potrzeba. Niezależnie ile by się człowiek modlił. A pytanie, a co jeśli zbór czy pastor się nie modli, a wykonuje całą inną pracę? Co wtedy się dzieje? Nie mówię teraz o waszym pastorze, bo wasz pastor mnie odsłucha i weźmie na dywanik. Nie o to chodzi. Teraz mówię bardziej o sobie. O sobie mówię w kontekście też tego, co mówiłem na apelu. Więc zobaczcie, drodzy, w Ewangelii, w Ewangeliach, w czterech Ewangeliach, możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja nie widzę rozmodlonych uczniów. Po prostu nie widzę tego. Tych, którzy byli z Jezusem, nie widzę, żeby to byli rozmodleni ludzie, żeby prowadzili jakieś życie mega duchowe, modlitewne. Nie widzę tego. Prawda, w Dziejach Apostolskich zaczynam to dostrzegać. W Dziejach Apostolskich faktycznie to widzę. Widzę, jak modlą się w więzieniu i mury się walą. Widzę, jak modlą się w takim przypadku. Widzę, że faktycznie tą lekcję pojęli. Ale w Ewangeliach tego nie widzę. Więc gdybym ja dzisiaj miał się odnieść do któregoś z tego momentu, załóżmy, że tu mamy Ewangelię, a tu mamy Dzieje Apostolskie, to pytanie każdy z nas, niech sobie odpowie, w którym miejscu zatrzymałby się palec? W którym miejscu ten palec by wskazał? W którym momencie akurat się znajduje tej drogi? Bo wiemy, że wszystko, co zostało napisane, jest dla nas. Dla naszego pouczenia, dla jakichś wyciągania wniosków. Żebyśmy nie musieli się uczyć na błędach, ale wychodzi na to, że i tak każdy musi się nauczyć na swoich błędach, bo ciężko jest się uczyć na czyichś błędach. Po prostu w praktyce rzadko kiedy to działa. Zgodzicie się? Więc zobaczcie na jedną rzecz.
Jezus udaje się do sekretnego miejsca. Po co? Po to, pewnie po wiele rzeczy, ale to gdzieś tam najbardziej, co jest widać, to po to, żeby obcować ze swoim Ojcem. Żeby obcować, żeby spędzać czas ze swoim Bogiem sam na sam. I obcowanie z Bogiem sam na sam to jest ta rzecz, która najbardziej mnie zmienia, która najbardziej zmienia moje serce i moje myślenie. To obcowanie z Bogiem sam na sam daje mi najwięcej siły do wykonywania jakiejkolwiek pracy dla zbawienia ludzi. A gdy jestem zmęczony, to znowu do podniesienia się i znowu pójścia kolejnego dnia z tymi udatkami, czy jakąkolwiek pracę bym nie wykonywał. Również to obcowanie z Bogiem sam na sam pozwala mi się cieszyć życiem, chociaż wszystko dookoła może się walić, czyli odnajdywać tą właśnie radość duchową, radość chrześcijańską. Nieco innego, ale obcowanie z Bogiem. To obcowanie z Bogiem sam na sam pozwala mi spojrzeć na innych ludzi, którzy zupełnie odstają od moich kategorii, od moich spojrzeń, którzy w ogóle są, nie wiem, na najniższym dnie i są całkowicie w nałogach, ale to obcowanie z Bogiem pozwala mi spojrzeć na tych ludzi z miłością, współczuciem i dojrzeć w tym człowieku duszę, za którą Jezus Chrystus oddał swoje życie i którą chce uratować. Oraz to obcowanie z Bogiem sam na sam w konsekwencji daje mi zbawienie. Chciałbym, abyśmy odczytali teraz z Ewangelii Łukasza kilka wersetów. Ewangelia Łukasza, rozdział 11. I najpierw wersety od 1 do 4. Jest to modlitwa pańska i wprowadzenie do niej, właśnie wykonana, zaprezentowana przez ewangelistę Łukasza. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z jego uczniów zwrócił się do niego z prośbą: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy im powiedział: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje królestwo nastanie. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnych przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. Czytając z przykładu Piotra Zaręby. Więc kiedyś było tak, że gdy był nauczyciel, to on uczył swoich uczniów specjalnej modlitwy. Jezus Chrystus został poproszony o to samo. Zresztą, tak jak wiemy, nawet Jan Chrzciciel, który miał swoich uczniów, również nauczył tego samego swoich uczniów. Nauczył ich modlić i również tekst pokazuje, że Jan Chrzciciel także nauczył ich pościć. Ale to nie jest temat na dzisiaj. Mamy pokazane, że Jezus Chrystus uczy modlitwy swoich uczniów. Zaczyna on w tej modlitwie Boga od nazwania właśnie Ojcem. I gdybyśmy mieli to przenieść, no to wiemy, że powinniśmy zwracać się do Ojca, dlatego że ta modlitwa pokazuje nam, że On z radością zaspokaja potrzeby własnych dzieci. Gdybyśmy szli dalej, widzimy, że w tej modlitwie odnajdujemy Jego imię. Znaczy, nie do końca wymienione, ale mówimy o imieniu Boga. I wiemy doskonale również, że to oznacza coś więcej niż zwykłe imię. Że w tamtych czasach imię oznaczało również charakter danej osoby i wszystkie cechy z tym związane. Czyli ta modlitwa pokazuje mi, komu zaufałem, komu ufam. Temu, którego poznałem. Albo temu, którego mogę poznawać jeszcze bardziej, którego mogę charakter poznać. Albo może ona być takim krzykiem: ja chcę Ci zaufać i chcę poznać Twoje imię. Niektórzy ludzie właśnie w taki sposób się dopiero modlą, gdy przyjdzie ciężkie doświadczenie. I z tym imieniem również mamy związaną świętość. Jest powiedziane: święci imię Twoje, albo mój przykład mówił trochę inaczej. Moi drodzy, właśnie to obcowanie z Bogiem pozwala przebywać w świętości Bożej. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że kiedy udajemy się na miejsce, gdzie mamy szczególną, jakąś, można powiedzieć, audiencję, szczególny kontakt z Bogiem, to my tak naprawdę zbliżamy się do Bożej świętości? Ja, słaby grzesznik, nagle mogę rozmawiać ze świętym Bogiem? Gdzie jest powiedziane, że niech się święci Twoje imię, albo bądź otoczony świętością.
Wyobrażaliście sobie kiedyś o tym? Zdawaliście sobie z tego sprawę? Kolejne teksty nam pokazują, że my w tej modlitwie również możemy prosić o coś Pana Boga. Więc ja, grzesznik, ja mogę mieć czelność, żeby Panu Bogu zanieść coś, co mi leży na sercu. Ale muszę pamiętać, że na pierwszym miejscu jest Bóg. Później kolejne rzeczy. I dlatego i wtedy ta kolejność będzie właściwie utworzona. Więc tak naprawdę cała ta modlitwa, ona będzie dotyczyć też całego mojego życia. Będzie w niej wspomniane o potrzebach, będzie w niej wspomniane o grzechu i o przebaczeniu. Będzie również o niej wspomniane o doświadczeniach i o tym, że pokuszenie będzie oznaczało też, że jest to coś więcej tylko niż zwiedzenie jakiegoś grzechu, ale tak samo każda jedna sytuacja, która dotyczy mojego życia, a może być próbą dla mnie, może być wypróbowaniem dojrzałości, jakiejś integracji, wierności względem Boga. No właśnie, moi drodzy, więc tak właściwie to, co nam pokazuje ten obraz, to Jezus Chrystus pokazał, jak się modlić, ale pokazał, że w tej modlitwie zawiera się wszystko, wszystko, co dotyczy mnie, wszystko, co dotyczy człowieka. I teraz jak w inny sposób mogę żyć, jeśli ta modlitwa dotyczy całego mojego życia, potrzeb dzisiejszych, potrzeb innych, przyszłości. Widzicie to czy nie? Być może za mało czasu na to spędziłem, ale musimy iść dalej. I kolejny tekst mówi coś takiego. Posłuchajcie. Powiedział też do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi: przyjacielu, użycz mi 3 bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć. A tamten ze środka odpowiada: daj mi spokój, drzwi zamknięte. Dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie dam mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i dam mu, ile potrzebuje. Normalnie tego wersetu bym tych wersetów nie poruszał, ale często one są źle rozumiane, więc musimy o nich powiedzieć. Wybaczcie, jeszcze jeden obraz. Kiedyś na wschodzie wiecie, że gościnność była bardzo ważna. Dzisiaj ona nie jest tak ważna. Kiedyś nie wystarczyło przyjąć gościa, ale należało mu dać jeszcze najlepsze wszystko, co było w domu. Chleb oczywiście był wypiekany w domu i on gdzieś tam przygotowywany był na krótki okres czasu, dlatego że później szybko czerstwiał. Więc gdy gość często przybywał późną nocą, no to tak naprawdę niektórzy znajdowali się w kłopotliwej sytuacji, bo spiżarnia była pusta, nie było mu co dać. I nie mógł być właśnie spełniony ten święty obowiązek gościnności. I mamy tu sytuację, kiedy jest bardzo późno, przychodzi osoba i dobija się do domu, drzwi są zamknięte, a jak tam były drzwi wtedy zamknięte, to znaczy, że ta osoba życzyła sobie spokoju, bo normalnie często drzwi były otwarte. Jeszcze w dodatku wiecie, że jak była rodzina, że spali gdzieś tam w jednej czy dwóch izbach, na środku i tak dalej. Więc budzenie kogoś w nocy to było budzenie całego domu. A jeszcze w dodatku, gdzie nie było jedzenia, gdzie był pusty dom. Więc ta osoba szła i próbowała od najbliższego przyjaciela gdzieś tam pożyczyć, żeby ugościć tego człowieka. I ta sytuacja pokazała, że pewien człowiek gdzieś tam niechętnie właśnie wstał, by, by tą potrzebę zaspokoić, ale ten człowiek cały czas kołatał do drzwi z bezwstydnym uporem. Kołatał bezwstydnie. I tutaj właśnie słowo greckie o tym pokazuje, że to było takie narzucanie się trochę. I zobaczcie, niektórzy mówią tak, no to w takim razie muszę do upadłego Panu Bogu przeszkadzać. Muszę tak wołać, aż Pan Bóg odpowie. Wiecie, tu nie jest nauka w ten sposób. Nauka tutaj jest, poznajemy tą zasadę z przeciwieństwa, z kontrastu. Innymi słowy, Jezus powiada, jeżeli skąpy i nieuczciwy sąsiad w końcu zmuszony przez swojego przyjaciela do dania mu tego, czego potrzebował, to o ileż bardziej Bóg, który jest miłującym Ojcem, zaspokoi wszystkie potrzeby swoich dzieci. Pamiętacie z Ewangelii? Jest powiedziane, jeżeli wy, powiada, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać, to co dopiero ja dam tym, którzy proszą. Tam jest w kontekście właśnie
Ducha Świętego. Czyli mamy ukazane, że Ojciec Niebiański jest bardzo miłujący, jest bardzo zainteresowany nami. On jest zainteresowany całym naszym życiem. Ale w praktyce ludzie wiedzą, że bez modlitwy ani rusz. Ale w praktyce ludzie nie przychodzą i nie obcują z Ojcem. A ostatnio przyszedł do mnie jeden młody człowiek i powiedział: przecież wystarczy w pół minuty czy w dwie minuty powiedzieć Bogu, jakie są nasze prośby. Ja tak otworzyłem oczy i mówię: a skąd ty to wiesz? No przecież tak jest. Są różne modlitwy i tak dalej. Modlitwa publiczna. A ja mówię: nie łączmy tutaj modlitwy publicznej z tym, co ty prywatnie powinieneś doświadczać z Bogiem. Nie łączmy tego. Właśnie Biblia pokazuje coś innego. Biblia pokazuje, że jeśli czytasz Biblię, że przynajmniej raz w życiu, ale to raz mówię przysłowiowo, powinno być dużo takich chwil, powinieneś spróbować być może nocy modlitewnej, albo kilku godzin, albo gdzieś tam trwać na kolanach i po prostu w ten sposób móc pozwolić Bogu działać. Więc znowu wracając do tego głównego pytania, o co poprosiłbyś dzisiaj Boga? Czy poprosiłbyś dzisiaj Boga o to, tobie zadam, poprosiłbyś dzisiaj o to Boga, żeby nauczył cię modlić się? Chyba co innego w pierwszym momencie powiedział. Okej. Akurat nie modlić się. Dobrze. I teraz zobaczcie. Moja odpowiedź jest, że ja też bym dzisiaj nie poprosił Jezusa o to, żeby nauczył mnie modlić. Też bym nie zapytał. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że Jezus już odpowiedział na to pytanie. Jezus pokazał uczniom, jak się modlić. Zgadza się? Pokazał czy nie? No pokazał. Więc gdybym ja dzisiaj przyszedł do Jezusa i zapytał mu: Panie Jezu, naucz mnie modlić się, to wiecie, co Jezus by pokazał? Pokazałby moją niewiedzę. Tak jak mamy na przykład Jan 3:10, nauczycielem jesteś w Izraelu i tego nie wiesz. I przecież sprowadziłby mnie do Pisma. Sprowadziłby mnie do odpowiedniego gdzieś tam dzisiaj tekstu, dlatego że mam już Nowy Testament, tak? Więc powiedziałby: masz napisane, przeczytaj. Więc myślę, że to pytanie nie byłoby stosowne, chociaż ono było takie podchwytliwe, bo nie chodziło o to, żeby zapytać właśnie, jak, żeby nas nauczył o modlenie się, ale o coś innego. I krótki wniosek na końcu. Pozwólcie, że przejdziemy do tej historii, która była czytana jeszcze przed kazaniem. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, 22 rozdział i tam werset 39 po 46. I tam mamy powiedziane właśnie o historii w Getsemane. Mamy o historii w Getsemane powiedziane. Jeszcze raz przeczytam te słowa. Potem wyszedł zgodnie ze swym zwyczajem, udał się na Górę Oliwną, uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejsce powiedział: módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. A on w swoim zmaganiu tym usilnie się modlił. Jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego śpicie? Zapytał. Stańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Zachodzi pytanie, dlaczego w tym momencie Jezus jest w stanie czuwać i modlić się, a uczniowie nie? Ktoś ma jakiś pomysł? Tekst na przykład nam mówi, że Jezus Chrystus był bardzo zmęczony, przepraszam, że uczniowie byli zmęczeni, a Jezus Chrystus wiedział, co się wydarzy. Czyli mamy osobiste doświadczenie, które zaraz spotka Chrystusa, ciężkie doświadczenie, więc wiemy, że możemy powiedzieć, że w takich chwilach nie da się spać, zgadza się? A to doświadczenie nie dotykało bezpośrednio uczniów, więc możemy powiedzieć, Jezus był w stanie się modlić, bo to dotykało Jego, a uczniowie nie byli w stanie się modlić, bo to nie dotykało Jego i byli bardzo zmęczeni. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę szerszy obraz Biblii, to wydaje mi się, że możemy znaleźć pewną inną odpowiedź. I teraz przeczytam wam kilka wersetów. Ewangelia Marka, 1 rozdział, werset 35. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział,
i werset 23. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, werset 16. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. I właśnie Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 1 werset, który już czytaliśmy wcześniej. Kiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył jeden z jego uczniów, zwrócił się do niego z prośbą: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. Nie zapytałbym dzisiaj o to, żeby Jezus Chrystus nauczył mnie modlić się. Natomiast, bo wydaje mi się, że mamy pokazane, to nie znaczy koniecznie, że umiemy. Chociaż wydaje mi się, że wielu chrześcijan wie i umie się modlić. Ja bym dzisiaj zapytał o coś innego. Zapytałbym się, aby Jezus Chrystus nauczył mnie nawyku modlenia się. Zwyczaju, nawyku modlenia się. A teraz zastanówcie się, czy kiedykolwiek z was, w waszej historii, poprosiliście o to, aby pastor was tego nauczył? Prawda, że nikomu nie przyszło to na myśl? To jest bardzo ciekawe, nie? Więc tym najistotniejszym pytaniem, które dzisiaj w tym świecie, które bym skierował do Jezusa, to to, żeby nauczył mnie nawyku modlenia się. I o to samo poprosiłbym dla Kościoła, jakbym mógł poprosić dla całości. Regularnego przebywania w Jego obecności. Widzicie, rzecz w tym, że w historii z Getsemane uczniowie zasnęli, bo wcześniej nie wyrobili nawyku modlenia się. Zgadza się? Gdyby mieli taki nawyk, to potrafiliby się z Jezusem modlić mimo ich zmęczenia. Bo o to Jezus ich prosił. Kto był bardziej zmęczony w Getsemane? Jezus Chrystus czy uczniowie? Jezus Chrystus. Gdybyście otworzyli tekst, to widzimy tam coś takiego, że przed Getsemane Jezus zapowiada zaparcie się Piotra. Czym było zaparcie się Piotra dla Jezusa? Ogromnym ciosem. On o tym wiedział. Ogromny cios, smutek, ból, stres. Wiecie, co to są za cechy dzisiaj, które nas dotykają. Przed tym co było? Było spór o wielkość. Jezus widzi, że jego uczniowie cały czas gdzieś tam się kłócą nad tym, kto przejmie rządy. Zobaczcie, przez tyle czasu im tłumaczył, że nie o to chodzi. Zbliża się śmierć, blisko przed śmiercią, a oni dalej gdzieś tam wyskoczyli i jeszcze się kłócą. Kto był bardziej zmęczony? Jezus? Czy nie był to dla niego cios? Zobaczcie, co się wydarzyło przed Getsemane. Przed Getsemane jest pokazane, jak Jezus Chrystus umywa nogi uczniów. Kto był bardziej fizycznie zmęczony? Uczniowie czy Jezus? No uczniowie siedzą, czekają, kto zacznie, a Jezus gdzieś tam umywa. Oczywiście wszyscy są zmęczeni, bo są po podróży i tak dalej, ale Jezus tam jeszcze pracuje. A znowu przejdźmy do fizycznego zmęczenia. Nagle siedzi i wie, że jedna osoba go wyda. Wie, że wie o Judaszu. Kto jest bardziej zmęczony? A wcześniej kto nauczał całe dni? Jezus czy uczniowie? No uczniowie słuchali. Co jest łatwiej? Cały dzień mówić i nauczać, czy słuchać? Więc widzicie? Historia nam pokazuje w tle, że w Getsemane Jezus Chrystus jest dużo, dużo, dużo bardziej zmęczony niż uczniowie. A mimo to oni nie dają rady czuwać i za każdym razem zasypiają. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej nie mieli wyrobionego właśnie tego nawyku modlitwy. A Jezus, który zawsze wcześniej poświęcał swój czas na obcowanie z Bogiem, w taki sposób gdzieś sięgnął po ten klucz do zwycięstwa. I chciałbym wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo istotna. Pamiętacie, jakich trzech uczniów Jezus gdzieś tutaj zabrał bardziej do siebie? Wszyscy przyszli do ogrodu, później on zabrał jakichś uczniów i jeszcze się od nich oddalił. Pamiętacie jakich? Piotra, Jakuba, Jana. Dokładnie. A pamiętacie, ile razy oddalił się od uczniów i znowu do nich wrócił i zadał wam im pytanie? Ile? Trzy. Dobrze słyszałem. Trzy razy. Możecie to sobie sprawdzić. Otwórzcie sobie Ewangelię Marka. Tam to jest napisane. Ewangelia Marka, 14 rozdział, werset 32 do 40. Trzy razy. Na
Następnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba, Jana, ogarnął go smutek i niepokój. Jest mi smutno na duszy, powiedział, śmiertelnie smutno, zostańcie tu i czuwajcie. Potem odszedł nieco dalej, tam padał na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, minęło go ta godzina. W modlitwie powtarzał, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Potem przyszedł i zobaczył, że śpią. Szymonie, śpisz? Zapytał Piotra. Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zawiedli w czasie próby. Duch wprawdzie pełen chęci, ale ciało słabe. I znów odszedł, aby się modlić. Wypowiedział te same słowa. Gdy przyszedł po raz kolejny, został ich pogrążony we śnie, bo oczy same im się zamykały i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Przyszedł też po raz trzeci i powiedział im, nadal śpicie i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina. Za chwilę Syn Człowieczy wpadnie w ręce grzeszników. Wstawajcie, chodźmy. Przybył już mój doradca. Pierwsze pytanie zadaje Piotrowi. Bierze znowu tych trzech. Pytanie dlaczego? Dlaczego? I dlaczego w tym tekście mówi, że w razie, gdy przyjdzie pokusa, gdy będzie próba, módlcie się, abyście nie zawiedli. Jestem przekonany, że gdyby Piotr w tym momencie czuwał i modlił się razem z Jezusem Chrystusem, to wiecie, co by go ominęło? Ominęłoby go zaparcie. Tekst zbyt jasno celuje tutaj w Piotra, zbyt jasno. Ominęłoby go zaparcie. Piotr w tym momencie by zwyciężył. Ale nawet jak Piotr przegrał, to Jezus Chrystus jest tak cudowny, jest tak wielki, że i tak gdzieś tam mu wybaczył i dalej go mógł wykorzystać. Ale ta historia pokazuje, czym jest obcowanie z Bogiem. Co przynosi obcowanie z Bogiem? Jak wielkie zwycięstwo się pod tym kryje. Moi drodzy, najwyższy czas, abyśmy wyrobili nawyk obcowania i modlenia się z Bogiem. I nie mam tu na myśli wspólnych modlitewnych, które są też mega bardzo ważne. Mam tutaj na myśli indywidualny czas z Bogiem, gdzie idę w skryte miejsca i naprawdę poświęcam tam tak długo czasu, ile potrzebuję, żeby przeżyć kolejne dni, żeby przeżyć ten dzień. Rozumiecie? Bo my dzisiaj ponosimy porażkę na wielu krokach z tego powodu i mówimy o braku mocy. Mój drodzy, ale o tą moc nie prosimy. No niektórzy proszą, nie chcę wszystkich do jednego worka wkładać. Ale rozumiecie, o co chodzi? Ja też to mówię na przykładzie swojego życia. Przez około 4 lata wiem, w czym jest zwycięstwo, natomiast w praktyce moje życie i pewnie niektórych podobne z Was toczy się takim trybem, że muszę wykonać tyle prac, nawet cudownych, dla Pana Boga, ale gdzieś tam czasami brakuje najważniejszego. A później robię podsumowanie i pytam, Panie Boże, ile w tym wszystkim było sensu? Ile w tym wszystkim było Ciebie, a ile w tym wszystkim było mnie? Więc to jest to, o co ja bym poprosił Boga i o co proszę Boga, żeby Pan Bóg zmienił moje życie, żeby nauczył mnie wyrobić nawyku, zwyczaju obcowania z Bogiem w Jego obecności, w Jego świętości. A Wy się zastanówcie, o co Wy byście poprosili, gdyby Jezus Chrystus dzisiaj, jako ten nauczyciel, przyszedł do Was. I gdybyście mieli tą wielką możliwość, zastanówcie się nad tym. Bo Jezus Chrystus jest tym, który może uczynić dla nas wszystko i który może dać zwycięstwo. W Nim jest zwycięstwo. Amen. Amen.